Ostatnio byłaś w Dzień Dobry TVN i pochwaliłaś się trochę wizytą w ciepłych krajach. Jak to było otrzeć się o tak wielki świat jak ta pani na K? No to nie był żaden wielki świat. Ja po prostu pojechałam do Dubaju na zaproszenie GLOW, gdzie byłam na szkoleniu Mario de Divanowicza, żeby zobaczyć, jak powstaje od kulis słynny makijaż Kim Kardashian na wyjście, na przykład na czerwony dywan. Więc to było takie 6-godzinne szkolenie, na którym 400 kobiet patrzyło, jak malowana jest Kim, jakimi kosmetykami, jakie tam były sztuczki makijażowe i tyle. Ja pamiętam, że ty kiedyś też się pokusiłaś o taki tutorial, po którym, powiem ci szczerze, 14 minut oglądałem, jak nakładasz na siebie tapetę. Warstwa po warstwie, znaczy tapetę, makijaż. Ile ci zajmuje tak realnie przygotowanie się do takiego wyjścia jak to? Co, realnie godzinę, włosy, makijaż i stylizacja. A na co dzień to ja jestem taką dziewczyną, która w ogóle nie wstydzi się chodzić bez makijażu. Wyglądam jak wyglądam, trudno. Ja się bardziej czuję stylistką niż modelką. Piękna nie jestem. No nie przesadzaj, skromność, skromność. Ale ja stawiam na stylizację, to jest moja pasja, moda i moje obserwatorki również to doceniają. Więc jeśli chodzi o makijaż na co dzień, to ja lubię postawić na coś prostego, minimalistycznego. A jeśli chodzi o wyjścia na czerwony dywan, no to wtedy coś więcej się dzieje. Ale masz takie swoje triki ulubione, czy po prostu oddajesz się w ręce profesjonalistów i mówisz sobie, dobra dziewczyny, wiecie, to jest mój ulubiony cień, to jest mój ulubiony puder, to jest mój ulubiony podkład, róbcie, mamy na to, nie wiem, pół godziny, czy siedzisz przed lusterkiem sama, mach, cyk, cyk, cyk i jesteś gotowa? Wiesz co, to zależy od okazji, bardzo często siedzę sama i to wszystko robię. Czasami mi pomaga też Marta, doktor make-up, i ona mnie maluje, tak jak dzisiaj mnie pięknie pomalowała, bo ja bym tak nie potrafiła pewnie. Więc ostatnio, jeśli chodzi o trendy makijażowe, no to ja bardzo lubię rozświetlacze i lubię bardzo dużo rozświetlaczy. Mów mi więcej, bo ja kompletnie nie wiem, co to jest, ale rozumiem, że to rozświetla. To co mam tutaj.